Dzisiaj w Lublinie mamy Święto Literatury. Lublin z literaturą to kolejna odsłona projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Anthill. Mam wielką przyjemność być częścią tego projektu. Zaprosiliśmy znane osoby do tego, aby przeczytały razem z nami ciekawych autorów z Lublina, poetów, pisarzy związanych z naszym miastem, Bolesława Prusa, Józefa Czechowicza, Franciszkę Einsteinową i Janinę Porazińską. Piękna pogoda, chociaż trochę kapryśna, ale wspólnie razem siedzimy, słuchamy w centrum miasta. Ta chwila skupienia to jest coś wyjątkowego, bo często jest tak, że przez miasto po prostu przechodzimy, biegniemy gdzieś do swoich spraw, które mamy załatwić, do pracy, do szkoły, do domu. Dzisiaj się nie spieszymy i nieśpiesznie razem z artystami, artystkami czytamy literaturę w Lublinie. Tutaj to nasze krótkie spotkanie, niespełna godzinne, pokazało, że można zainteresować człowieka i zatrzymać go na chwilę, co jest bardzo też takie napełniające jakąś nadzieją, bo żyjemy w szybkim, takich czasach dosyć szybkich i niechlujnych i takich powierzchownych. Więc żeby przyjść tutaj i znaleźć godzinę na wysłuchanie poezji i prozy jakiejś zmienionego jakiegoś wieku, no to jest, to świadczy o tym, że w ludziach jest taka potrzeba i to jest, no, miłe, trudne, ale potrzebne też, więc bardzo, bardzo się cieszę, że to się wydarzyło. Co bym chciała przeczytać? Czytam teraz bardzo piękną, bardzo trudną, ale bardzo ważną książkę, którą niedawno znalazłam przy oglądając film o księdzu świętej pamięci Kaczkowskim, który polecał książkę, jak twierdził, która zmieniła jego życie, i ta książka to jest W poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla. I zaczęłam sobie czytać tę książkę i ona mnie, no, wbija mnie w fotel, każda strona tej książki. Nie wiem, czy byłaby to taka pozycja, która tutaj mogłaby być czytana tak wszemi wobec, ale myślę, że jest to taka książka, którą na pewno mogę polecić wszystkim, bo jest ona takim przewodnikiem o tym, jak żyć, co jest w życiu ważne, o tym, jak sobie radzić z tym, co jest trudne w życiu, z cierpieniem, tłumacząca też to, jak i dlaczego nas spotykają pewne doświadczenia i jak można z nimi żyć, jak można je przeżyć, jak można z nimi funkcjonować i wyciągać z nich wnioski i się na nich rozwijać tak naprawdę, jakby rozwijać tę swoją duchowość.